Witam bardzo serdecznie wszystkich uczestników tego sympozjum. Kontynuujemy, rozpoczynamy drugą sesję i mamy przyjemność i zaszczyt gościć prelegentów, tym razem z Warszawy, profesorów, panią profesor doktor habilitowaną Ewę Wiprzycką i pana profesora doktora habilitowanego Ireneusza Krzemińskiego. Najpierw usłyszymy wykład pani profesor Ewy Wiprzyckiej na temat nawrócenia Egiptu na chrześcijaństwo, co wiemy o etapach tego procesu. Pani profesor zajmuje się tematyką Egiptu, historii Egiptu, czasów greckich i późnoantycznego chrześcijaństwa, jest wielkim autorytetem w tym zakresie, dlatego myślę, że dowiemy się wielu ciekawych rzeczy. Związana jest pani profesor od samego początku z Uniwersytetem Warszawskim. Tam zdobywała kolejne stopnie naukowe i tytuł profesora nauk humanistycznych. Tam pracowała w Instytucie Historycznym, potem w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Była związana także z filią Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Opublikowała wiele pozycji dotyczących tej tematyki, to znaczy starożytnego Egiptu, zarówno tej historii świeckiej, jak i też historii chrześcijaństwa na tych terenach. Brała udział w różnych projektach i wyprawach archeologicznych. Także mamy tutaj przed nami wielkiego eksperta. Bardzo prosimy panią profesor. Mają państwo historyka, który będzie do was mówił o trochę innych rzeczach. Mam nadzieję, że państwo zechcą potraktować tą wycieczkę w taką sferę badań ściśle historycznych jako coś, co mieści się w tematyce uprawianej przez Tyniec i przez państwa. Dla nikogo nie ulega wątpliwości, że chrystianizacja Aleksandrii i Egiptu w okresie po zakończeniu prześladowań Diokrecjana nabrała szybkiego tempa. Co to znaczy szybkie tempo? Czy możemy tę dobrze umotywowaną intuicję wyrazić w liczbach, choćby wskazując, z jakim rzędem liczb mamy do czynienia? Na takie pytania źródła literackie nie odpowiadają nigdy wprost. Autorzy antyczni nie mieli statystycznych obsesji, tak typowych dla naszego świata. Nie sądzę zresztą, żeby mieli dostęp do interesujących nas informacji. Wątpię, czy biskupi dysponowali precyzyjnymi liczbami chrześcijan w swoich diecezjach. Dopiero w późniejszych niż IV-V wiek w czasach wiedziano, ilu ich było w poszczególnych parafiach, gdyż kler parafialny znał swoich ludzi. Na to, żeby zorientować się, jak wyglądają odpowiedzi na pytania o rytmy chrystianizacji, trzeba szukać źródeł poza sferą literatury. To znaczy w dokumentach papirusowych, wolnych od światopoglądowych i literackich uwarunkowań. Jednak dokumenty papirusowe, korespondencja oficjalna, wykazy fiskalne, akta prawne w rodzaju kontraktów dzierżawnych, testamentów okazały się mało przydatne do takich badań. Rzadko identyfikowano w nich jako chrześcijan, petentów, podatników, właścicieli domów czy ziemi. Znacznie więcej niż od akt prywatnych spodziewali się badacze znaleźć w listach, bardzo licznych listach prywatnych, a więc źródłach najbardziej spontanicznych, których treść dyktował, wydawało się, nie schemat, a zmienne indywidualne potrzeby. Zaletą listów jest także pochodzenie z małych miejscowości, ze środowisk najczęściej niezamożnych. Ludziom ubogim i niepiśmiennym układali listy pisarze uliczni urzędujący pod drzewem czy pod gmachem publicznym, czy też za drobną opłatą odczytywali je zainteresowanym. Ze zrozumiałych powodów wśród dwudziestowiecznych badaczy ta właśnie kategoria źródeł była przedmiotem szczególnej troski, zbyt gorliwej. Gdyż historycy Kościoła, najczęściej członkowie kleru, chcieli ad majorem dei gloriam
przyspieszyć tempo chrystianizacji. A więc widzieli chrześcijan wszędzie tam, gdzie się tylko dało. Umiejętność krytyki źródeł nie była ich szczególną cnotą, zresztą trudno mieć do nich pretensje, bo ona się rodziła dopiero i w mulach, w ogóle we wszelkich środowiskach zajmujących się przeszłością. Historycy Kościoła starali się wydzielić z listów III i IV wieku te, których autorzy byli chrześcijanami. Nie jest ich wiele, a liczba tekstów wątpliwych pozostaje znaczna, gdyż informacje o charakterze religijnym w listach w ogóle są szczupłe, a te, które się w nich pojawiają, ograniczają się zazwyczaj do formuł stereotypowych, otwierających bądź zamykających list. Poważnym utrudnieniem przy wydzieleniu listów chrześcijańskich są bardzo liczne elementy wspólne językowi religijnemu chrześcijan i pogan późnej starożytności. W miarę postępu badań nad wierzeniami schyłkowego antyku świadomość rozmiarów tego zjawiska rosła. Uczeni XXI wieku, ostrzej niż ich koledzy z przeszłości, choćby nawet koledzy sprzed pół wieku, zdają sobie sprawę z tego, jak wiele łączyło z religijnego punktu widzenia chrześcijan i pogan. Tradycyjne wyobrażenia i kulty ewoluowały w stronę religii silnie przenikniętej monoteizmem, nacechowanej osobistym stosunkiem czciciela do bóstwa. Stąd więc stereotypowe formuły monoteistyczne wzywające jednego Boga mogą się znaleźć zarówno w listach chrześcijańskich, jak i pogańskich. To zjawisko mieszania się chrześcijan i pogan w jednym środowisku pozwolę sobie pokazać na przykładzie listów należących do archiwum Teofanesa, wysokiego urzędnika pochodzącego z Hermopolis w Górnym Egipcie z lat 317-324, czyli jeszcze przed epoką konstantyńską, która się zaczyna, przypominam wszystkim, w Egipcie nie w 313, ale w 324 albo 25, bardziej w 325 roku. O samym Teofanesie nie da się powiedzieć, czy czcił starych bogów, czy był chrześcijaninem. W listach pisanych do niego, bądź powierzonych mu po to, by wręczył mu je innym, uderzają dwie cechy. Po pierwsze, mamy do czynienia z kręgiem ludzi bardzo kulturalnych, zdolnych do wypełnienia schematów epistolarnych epoki nową treścią. Znajdujemy ślady lektur klasycznych, nawet wszystko Platona i Eurypidesa. Słownictwo jest wyszukane, występują słowa niepoświadczone w Grece papirusów. Po drugie, listy wskazują na istnienie środowiska, i to dość wartego, w którym obok oczywistych pogan żyją także chrześcijanie. I jedni i drudzy zwracają się do Teofanesa z wyrazami zaufania i uczuć. Poganin pisze do niego: Kyrios mou adelfos, mój panie bracie, chrześcijanin, agapetos adelfos, ukochany bracie, Kyrios adelfos, panie bracie. Ludzie, z którymi Teofanes miał do czynienia, tworzą elitę ciągle jednolitą, której członków różne postawy religijne nie zawsze dzielą, a łączy wspólnota stylu i literackich gustów, zakładająca wspólnotę wykształcenia. Formuła zamykająca jeden z listów napisanych przez kapłana noszącego tytuł Archiprofetes, a wręczonego Teofanesowi z prośbą o doręczenie, brzmi tak. Niech po trzykroć wielki Hermes, czyli Hermes Trismegistos, i wszyscy bogowie dadzą ci być szczęśliwym aż do końca. Dopiero bliżej schyłku IV wieku stwierdzimy wyraźny przełom w naszym materiale listowym. Jest oczywiste, że mamy do czynienia ze zmianą stylu. Ten zaś jest sposobem manifestowania się nowej mentalności, którą zauważymy we wszystkich dziedzinach kultury. Zmiana ta została spowodowana przez głęboką chrystianizację, ale nie tylko. W równym stopniu był to efekt formowania się odrębnego typu społeczeństwa. Jednym z elementów tego nowego stylu była gotowość do manifestowania uczuć religijnych przy każdej okazji, wyraźna i w prywatnej, i w publicznej korespondencji. Szczupłość chrześcijańskich deklaracji wiary w listach prywatnych doby przed Konstantynem tłumaczona jest zazwyczaj niepewną sytuacją Kościoła, nakazującą dyskrecję i ostrożność, aby nie wystawiać się na prześladowanie.
Jest to wyjaśnienie zdecydowanie nietrafne. W Egipcie, w osadach małych bądź średnich, bez kontrolowania zawartości listu wiedziano, kto był chrześcijaninem. Jeśli chciano kogoś postawić przed sąd, nie trzeba było dowodów szukać w prywatnej korespondencji. Jeśli źródła, nawet listy, nie chcą nam powiedzieć, jak wielu chrześcijan żyło w Egipcie w kolejnych dziesięcioleciach IV wieku, trzeba szukać odpowiedzi w rozumowaniach pośrednich. Amerykański uczony Roger Bagnall, jeden z najwybitniejszych badaczy Egiptu późnej starożytności, zaangażował się w takie rozumowania pośrednie jeszcze w latach 80. XX wieku. I zaproponował swoją wizję tempa chrystianizacji w Egipcie. Musimy zacząć od tego, że Bagnall został przekonany, przyjął jako słuszny model konwersji wypracowany przez dwóch ludzi, Keita Hopkinsa i Ronalda Starka, dla całego Cesarstwa Rzymskiego. Obaj ci autorzy zakładali, że w 40 roku chrześcijan było w całym imperium około 1000. Tak naprawdę nie wiemy. No ale możemy przyjąć tego. Jakąś liczbę musimy przyjąć na początek. Zaś pod koniec IV wieku stanowili on właściwie przytłaczającą większość. Wzrost następował najpierw powoli, potem bardzo szybko w IV wieku. Zastosowanie modelu przez Bagnalla w odniesieniu do Egiptu, bo z tego modelu wyjął on dane Egiptu, daje rezultaty, które Państwo widzą tutaj w tabeli. Mianowicie ci obaj panowie, którzy wymyślili model konwersji, byli przekonani, że konwersja następowała w rytmie 3,4% każdej poprzedniej liczby. Byli oni przekonani, to znaczy Bagnall był przekonany, przyjmując ich model, że w Egipcie, który miał w II wieku mniej więcej 1,5 miliona, 5,5 miliona ludności, potem trochę mniej, że w Egipcie w 100 roku było chrześcijan 753, którzy stanowili 0,014% populacji. W 125 1746, 0,032. W 150 to już Państwo tu mają 4047, 0,074, 175, 9382. W 200 221 747, w 225 50409 i wreszcie w 250 116849 i to jest 2% 12 populacji. Przyznaję, że należałam do tych, którzy się przestraszyli. Kiedy ktoś mi oblicza ilość chrześcijan w Egipcie w 250 roku z dokładnością do ostatnia liczba jest 116849, to ja zdaję sobie sprawę, że to jest dzikie szaleństwo. Ale to nie jest dzikie szaleństwo, to jest wytworność statystyczna. Tak postępują statystycy i nie należy się tym specjalnie przejmować. Co więcej, te obliczenia, ten model Hopkinsa i Starka nie był wzięty z powietrza. On był wzięty z obserwacji zjawisk, z ustalonych statystycznie wyników badań nad tempem wzrostu. Na przykład w sferze zmian technologicznych, a także konwersji religijnej dających się badać statystycznie, to jest możliwe dla bliskich nam czasów.
A jeśli się raz zwalczy opór przed posługiwaniem się modelami statystycznymi, wyniki dla czasów około 200 roku wydają się do przyjęcia. Dla oceny wiarygodności propozycji dla pierwszego i drugiego wieku naprawdę nie mamy żadnych podstaw. Model Hopkinsa i Starka wymagał, był modelem, wymagał sprawdzenia. I Roger Bagnall, wybitny papirolog i znawca Egiptu, zarówno Ptolemejskiego, jak i Rzymskiego i późnego, uznał, że taką operację może przeprowadzić, odwołując się do źródła, którego potencjalne znaczenie było wszystkim znane, ale nikt nie kwapił się do jego wykorzystania. Chodzi tu o onomastykę, czyli imiona znane z dokumentów papirologicznych, w których znajdujemy ich ogromne mnóstwo. A to dlatego, że w oficjalnych aktach ludzie przedstawiając się podawali z reguły imię ojca, a często imię matki, imię dziadka, czasami nawet imię pradziadka. Dobrze wiemy, że religia chrześcijańska spowodowała w tej materii istotne zmiany. Pojawiły się przede wszystkim imiona biblijne, zarówno Nowego, jak i Starego Testamentu, imiona męczenników, wybitnych osobistości, biskupów, świętych mnichów. Można było założyć, że imiona chrześcijańskie z nielicznymi wyjątkami nie były w użyciu przez pogan. To jest zdroworozsądkowe. W chwili chrztu, i to może być, tu może być coś, co Państwa zaskoczy, nie dokonywano zmian imion. My znamy tylko dwa przypadki dla bardzo licznych źródłach egipskich, poświadczeń, zmiany imion, przecież w bardzo licznych źródłach, które mamy do historii Egiptu chrześcijańskiej. Imię, jakie człowiek nosi, o tym trzeba pamiętać, jest świadectwem wobec tego, ponieważ nie zmieniano ich, nie religijności jego, tylko religijności jego rodziców. To rodzice jemu nadawali i następnie deklarowali przed odpowiednimi władzami. Jeśli mamy dostatecznie dużą ilość imion dziadków, to możemy sięgnąć jeszcze wcześniej, bo możemy zobaczyć, co dziadkowie, cofając się w czas. Oczywiście nie wszystkie imiona pogańskie były eliminowane mimo postępu chrystianizacji. Wiele z nich, mimo wyczuwalnej treści religijnej, pozostawało w obiegu, gdyż tendencja dodawania dzieciom imion noszonych poprzednio przez członków rodziny była bardzo silna. Znaczna część imion mogła nie mieć w oczach ludzi żadnego religijnego charakteru i może więc powodów, żeby je zmieniać. Bagnall, wiedząc, że istnieje ogromna ilość tego typu informacji, przystąpił do liczenia imion. Niech Państwo uważają. Na razie mówimy tylko nie o chrześcijanach, tylko o imionach chrześcijańskich. Kiedy zaczął je liczyć, pojawiły się trudności. W 1982 roku nikt nie dysponował prosopografią bizantyjskiego Egiptu, która dawałaby solidne wiary do takich, podstawy do takich badań. Z konieczności Bagnall musiał się uciec do obliczeń cząstkowych, tak zwanych case studies, skupiając uwagę na grupach papirusów pochodzących z określonego terenu i dobrze datowanych, porównując następnie między sobą wyniki, uzyskując w ten sposób jak gdyby drabinę danych statystycznych, które pozwalają zobaczyć, jak imiona chrześcijańskie się szerzyły. Pozostaje wątpliwość, czy dane dotyczące kilku miejscowości trzeba i można uznać za miarodajne dla pozostałych, zwłaszcza, że chrystianizacja nie postępowała w sposób równomierny. Mieszkańcy mniejszych osad nawracali się w całości, czy też w każdym razie w dużej części. I to często pod wpływem nagłego impulsu. Po wiekach będzie podobnie odbywać się proces islamizacji. Chłopi przyjmowali religię muzułmańską wsiami razem z chrześcijańskim klerem, a zamieniano kościoły na meczety, co dzisiaj można łatwo zobaczyć, kiedy się wchodzi do meczetu, który nie jest nakierowany, gdzie nisza modlitewna nie jest nakierowana na Mekkę,
a jest po prostu efektem, znaczy jest w apsydzie. Ten kościół został przejęty z całym dobrodziejstwem inwentarza dla nowej religii. Jednolitość reakcji wsi chłopów, ich zbiorowy charakter jest jakoś związana ze spoistością gmin wiejskich, silnymi więzami łączącymi jej mieszkańców. Nie dopuszczały one zbyt wiele odchyleń w sferze zachowań. Klasyfikacja imion sprawiała też bardzo wiele trudności. Pewne istniejące od dawna imiona mogły być noszone i przez chrześcijan, i przez pogan. Dla jednych były imionami chrześcijańskimi, dla drugich imionami pogańskimi. Dobrym przykładem będzie Apollos, który występuje w Nowym Testamencie i może być spokojnie noszony przez chrześcijanina w przekonaniu, że to jest imię biblijne. Dalej, nie znamy dostatecznie dobrze imion lokalnych męczenników i świętych ascetów, których sława nie wykroczyła poza krąg kilku czy kilkunastu wsi, aby wykluczyć chrześcijański charakter wielu imion na pierwszy rzut oka pogańskich. Dla onomastyki takie kulty o niewielkim zasięgu miały bardzo wielkie znaczenie. Moje niepokoje budziły również klasyfikacje imion dokonane przez Bagnala. Uznał za chrześcijańskie imiona koptyjskie stworzone od słowa Bóg. To egipskie, nuty koptyjskie, bo wydawało mu się, że imiona teoforyczne pogańskie musiały być skonstruowane z imienia konkretnego Boga. Ale to nieprawda. A nieprawda i dowody na to mamy bardzo liczne. Bagnal zdawał sobie sprawę z części zgłoszonych przeze mnie zastrzeżeń. Jeszcze ich zgłosiłam więcej i zrobiłam to pisemnie, także kłóciliśmy się, że tak powiem, międzynarodowo. Jest rzeczą jasną, że on miał różne wątpliwości, ale kiedy trzeba liczyć, no to trzeba liczyć i nie można, trzeba traktować dane niepewne dokładnie tak samo jak dane pewne. Jeszcze na dodatek złego, nie był łaskaw w swoich pracach zamieścić wykazu imion, które uznaje za chrześcijańskie, tak żeby można było sprawdzić, co też on ma na myśli. Bagnal dobrze wiedział, że na razie, w pierwszej fazie, on liczył imiona chrześcijańskie, a nie chrześcijan. Rzeczą oczywistą, że chrześcijan było wielu więcej niż że chrześcijan w ogóle było więcej niż chrześcijan noszący chrześcijańskie imiona. I tutaj wymyślił coś bardzo sprytnego, mianowicie wziął pod uwagę imiona z wieku VII, wieku VI, wieku VII, kiedy możemy spokojnie stanąć na stanowisku, że chrystianizacja się dokonała. W VII wieku, drugiej połowie VII wieku zaczynamy mieć muzułmanów w Egipcie, ale oni noszą arabskie imiona, więc nas to nie przyjmuje. Otóż, kiedy Bagnal policzył te imiona chrześcijańskie, to stwierdził, że one stanowią około 66% całości imion. Ta reszta ciągle to były imiona tradycyjne, w większości imiona teoforyczne. Wobec tego trzeba było wprowadzić przelicznik 1,4, żeby pomnożyć przez 1,4 liczbę imion chrześcijańskich, żeby dostać liczbę chrześcijan. Tak. W efekcie wyniki jego zdarzeń i jego badań skłoniły jego do wniosku, że chrześcijaństwo zdobyło sobie większość pod koniec pierwszej ćwierci IV wieku, czyli jeszcze nie ma Konstantyna w Egipcie. Zaś u schyłku IV wieku poganie musieli liczyć mniej niż 10% ludności. Tak, 30 lat później, w 2013 roku, ukazał się artykuł dwóch wybitnych papirologów z Leuven, Willi Clarisse i Marka de Pau, którzy podjęli trud sprawdzenia wyników Bagnala. Byli w znacznie lepszej sytuacji i o całej historii opowiadam Państwu między innymi dlatego, żeby powiedzieć, żeby uświadomić, jak wiele możemy dzisiaj zrobić, czego
30 lat temu nie można było jeszcze zrobić. Mianowicie powstały elektroniczne bazy danych, do których na bieżąco wprowadzano teksty wszystkich dokumentów papirusowych, ostrakonów, inskrypcji. Innymi słowy, ci dwaj uczeni mieli troszkę nie wiem, czego przez 30 lat w ogóle nawet nie marzono o tym. To znaczy 500 000 imion własnych, które dawały podstawy do badań. Mogli obaj śledzić te badania, oni wzięli pod uwagę 1000 lat, od 8 przed do 8 po. I wobec tego przeciąg czasu był bardzo długi. Zrobili zresztą to, czego Bagnall nie zrobił, tutaj jest wina Bagnalla. Mianowicie umieścili długie wykazy imion, z klasyfikacjami, są pogańskie, chrześcijańskie, niepewne i następnie w momencie, w którym liczyli, dochodzili do finalnych efektów, dawali materiał, który czytelnik mógł sobie sprawdzić. Ja mogę siąść przy komputerze w domu i wyciągnąć, trochę czasu mi to zajmie, te 500 000 imion i zobaczyć, jak to się przedstawia. W efekcie ich obliczeń sama metoda zastosowana przez Bagnalla uzyskała solidne potwierdzenie w świetle znanych nam tekstów. Ja to mówię, bijąc się w piersi, bo odsądzałam Bagnalla od czyjej wiary. Być może nowe publikacje każą ją skorygować, ale na razie nie ma podstaw do wątpliwości. Natomiast wyniki badań, wyniki osiągnięte przez Depoła i Clarisse różnią się od wyników Bagnalla. Tak, dla III wieku jego zdaniem chrześcijańskie imiona mają 7,5%. W IV wieku 20%. Dopiero w V wieku 33%. Później trochę więcej, do 50%. To są ciągle imiona i oczywiście trzeba je pomnożyć, żeby móc się zorientować, żeby osiągnąć liczbę chrześcijan. Ostateczne wyniki tych dwóch panów. Chrześcijanie, sądząc z badań onomastycznych, stanowili 20-30% ludności dla początku Konstantyna Wielkiego. I to jest naprawdę ogromna różnica. A 80% z czasów to Dozjusz, zaś pełna chrystianizacja przypada dopiero na drugą połowę wieku V. I to się pokrywa mniej więcej z innego typu badaniami pośrednimi, jakie można prowadzić, przyglądając się najrozmaitszym sytuacjom, w których poganie występują. Bagnall tak łatwo przyjął, że pierwsze ćwierćwiecze IV wieku stanowiło zwrotny okres w procesie chrystianizacji. A nie stanowiło. Gdyż obserwacja dostępnej mu dokumentacji kultów pogańskich w drugiej połowie III wieku, ja już kończę, przekonała go, że doszło do załamania, więcej do zaniku starej religii. Był zbyt radykalny. Oczywiście nie zniknęła ona w IV wieku. Wszędzie działały, choć na skromniejszą skalę, różne sanktuaria, w których obecni byli kapłani, nade wszystko trwały popularne kulty bóstw o egipskiej proweniencji, czczonych w innych niż tradycyjne formy. Nie w tych wielkich kamiennych świątyniach, bo kult faraońskiej proweniencji rzeczywiście dobiegł końca. Nawet w warunkach silnego nacisku ze strony chrześcijańskiego państwa, po ustawach Teodozjusza Wielkiego, ważną rolę odgrywał kult sprawowany w domach, którego oparcie stanowiły wizerunki bóstw, przede wszystkim figurki umuszczane w niszach i do których kierowano gesty rewerencji, ofiary skadzidła, kwiatów, pokarmów i one mogły trwać bardzo długo. Były niesłychanie trudne do zwalczenia. Gorliwym chrześcijanom nie brakło więc wrogów do zwalczania, sanktuariów do bożenia, posągów kultowych i malowideł, bóstw pełen złowrogiej mocy, demonicznej mocy, do palenia i rozbijania. Mieli za sobą prawo. To prawda.
Przyznaję Państwu, że jestem niesłychanie wdzięczna moim kolegom za podjęcie tego wysiłku. Z następującego powodu. Mianowicie z tego, że on ocalił pogan. Autorytet Bagnalla był bardzo wielki. Stało się modne usunięcie pogan w ogóle ze społeczeństwa Egiptu IV wieku i V wieku. A Bagnall zachowywał się bardzo agresywnie. Obniżał, interweniował w datowanie dokumentów i był bardzo niezadowolony z mojego kolegi, który w wielkiej świątyni Deir al-Bahari znalazł z lat 50. IV wieku inskrypcje, które świadczyły, że kowale z sąsiedniego miasta przychodzili, żeby składać bóstwu ofiarę z osła i przy okazji zabierali ze sobą piwowarów, bo piwo było w ich odczuciu tym napojem, które należało spożywać w momencie religijnie ważnym. Bez pogan nierozumianych chrześcijan są niestety, związek jest tutaj niesłychanie silny. Jeżeli wyrzucimy z całego stulecia pogan, to źle rozumiemy, co się działo w Egipcie. Także dobrze, że dobrze się stało, że można było dokonać owych obliczeń i pozwolić poganom przez czas pewnie jeszcze żyć. Tak, dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy pani profesor za ten wykład, taki konkretny, solidny. Tak, my bardziej zajmujemy się ogólnymi rzeczami, ogólnymi stwierdzeniami, natomiast tutaj dotykamy konkretu i troszkę mogliśmy zobaczyć warsztat historyka, w jaki sposób osiąga się, dochodzi się do pewnych wyników stwierdzeń, które są miarodajne, dlatego że nie oparte tylko na przypuszczeniach, ale właśnie wyprowadzane z tych konkretów. Myślę, że jakieś pytania potem jeszcze pozwolą uzupełnić, dopełnić to przedstawienie. Bardzo dziękujemy. Przechodzimy teraz do wykładu socjologicznego. Mamy pana profesora Ireneusza Krzemińskiego, również związanego od samego początku z Uniwersytetem Warszawskim, bo tam robił studia, tam uzyskał doktorat, tam się habilitował i wreszcie osiągnął tytuł profesora nauk humanistycznych. Jest związany od samego początku z Instytutem Socjologii, gdzie pracuje, wykłada. Chwilowo także, jak tutaj widzę, pracował na Uniwersytecie Gdańskim czy w Warmińsko-Mazurskim, ale zasadniczo związany jest z Uniwersytetem Warszawskim. No, jako socjolog nie tylko podejmuje ten teoretyczny wysiłek zgłębiania problemów współczesnych od strony socjologicznej, ale także angażuje się w życie publiczne. Należał do Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Tak. Więc startował także, kandydował z listy do Sejmu. Natomiast jest członkiem Rady Konsultacyjnej Centrum Monitoringu Wolności Prasy, Stowarzyszenia i Dziennikarzy Polskich. Publikuje sporo, tak, to istnieje, nieaktualne. Sporo publikuje, zresztą wszyscy znamy i wypowiedzi, i te pisemne przedstawienia w prasie. Wspomnę, jest oczywiście autorem wielu publikacji, głównie dotyczących Solidarności, bo tu widzę aż trzy pozycje. Solidarność, projekt polskiej demokracji, Solidarność, niespełniony projekt polskiej demokracji, Solidarność, doświadczenie i pamięć. Oczywiście zajmuje się innymi problemami, między innymi antysemityzmem, czy na przykład
mniejszościami seksualnymi. Został oznaczony różnymi nagrodami, przede wszystkim Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, zresztą podobnie jak pani profesor Wiprzycka. Ja przepraszam, że wszystkiego tutaj nie wymieniam, ale przynajmniej żeby mieć jakieś wyobrażenie. Bardzo prosimy pana profesora, który powie na temat rytuały religijne w naszej współczesności. Tak, bardzo serdecznie dziękuję. Ten wstęp był za długi oczywiście. Bardzo się cieszę, że mogę wystąpić tutaj dzisiaj w tyńcu w innej roli niż na ogół występuję od lat jakichś, ja wiem, 30 paru, bo tutaj jestem gościem przynajmniej raz w roku na Wielkanoc, więc bardzo się ucieszyłem, jak ojciec Szymon Opat mnie zaprosił, chociaż mam strasznie dużo roboty i bardzo się namęczyłem nad tym dzisiejszym referatem, tam wykład, to nie przesadzajmy. Ale chciałbym zacząć od tego, co jest ważne dla mnie i ważne z powodu okazji, którą wywołało to sympozjum. Mianowicie muszę powiedzieć, że to właśnie w Tyńcu ojciec Opat Jankowski udzielał mi sakramentu, bo nie było bierzmowania ważnego i chciałem o tym wspomnieć, bo w ten sposób niejako zawsze żyje we mnie ten, który tego dokonywał. Więc tym bardziej się ucieszyłem z tej okazji i dlatego tutaj postanowiłem przygotować dzisiaj taki referat dotyczący, szukałem po prostu danych, które by dotyczyły właśnie chrztu, co było dosyć trudno, w końcu do czegoś tam dotarłem. Ale jeszcze druga uwaga, której nie mogę się oprzeć, zwłaszcza, że referat pani profesor natknął mnie tym bardziej, żeby pokazać, że z tymi faktami to różnie bywa. Ja wiem, że mój profesor, wybitny socjolog Stefan Nowak, taki pozytywista, to wierzył, że fakt to jest coś takiego jak ten, jak po prostu ta mównica. Idzie człowiek, bum, mównica, tak jest fakt. Otóż okazuje się, że w naukach empirycznych, łącznie z myślę fizyką w tej chwili, okazuje się, że fakty istnieją, ale żeby stwierdzić istnienie, to zawsze mamy element ich skonstruowania. I tutaj pani profesor bardzo dobrze pokazała, jak przekonujące mogą być te obliczenia, ale przecież nikt nie znalazł ksiąg zapisanych, takich na przykład jak metrykalne. Zresztą w Polsce to metrykalnych nie ma, bo było tyle wojen, że połowa wypalona. To tylko w Anglii można było zrobić, otworzyć gminę, czy tam gminy chrześcijańskie od tam, nie wiem, 7 czy 8 wieku aż do 2000. Bo tam nawet jak się zabijali nawzajem, no to jakoś sobie tych ksiąg nie palili. Otóż tak to jest z tymi faktami, a poza tym jeszcze nasza rzeczywistość dostarcza nam niezwykle barwnych sposobów i teraz nawet zaskakujących, zwłaszcza dla naukowca, w jaki sposób fakty mogą powstawać ze społecznej wyobraźni, ba nawet być instytucjonalizowane. Więc to jest sprawa bardzo poważna, ale mimo wszystko ja uważam, że będę mówił o takich faktach, które wielebnych księży, profesorów nie będą zmuszały do obrony prawd objawionych przeciw prawdom naukowym. Otóż zacznę jednak od kategorii, która może budzić oczywiście kontrowersje, czyli od rytuału. Wiadomo, że rytuał w takim socjologicznym myśleniu, socjologicznym definiowaniu jest pewnym symbolicznym działaniem, a raczej powiedziałbym takim działaniem o bardzo ściśle określonej strukturze, które symbolizuje nam, albo reprezentuje, albo obrazuje, albo wciela w życie, a jeszcze bardziej naukowym jednym terminem posłużyć można, aktualizuje, i to są wszystko terminy naukowe, nie myślcie sobie, aktualizuje pewną inną, wyższą, normatywną rzeczywistość. Ta normatywność to jest, wydaje mi się, bardzo istotnym elementem, i oczywiście rytuał religijny jest jakby pierwowzorem w ogóle takiego, no chyba właśnie kategoria rytuału pojawiła się w naukach społecznych jako przede wszystkim obrazowanie tych działań, które
przenosiły albo które aktualizowały obecność sakrum w życiu ludzi, w życiu ludzkiej grupy. Ale ta grupowość jest tutaj bardzo istotnym elementem. A już tutaj puszczę takie rozważania, które mi się szczególnie spodobały, ale jeszcze chwilę na temat tego rytuału. Ten pierwotnie sakralny rytuał oczywiście okazał się pojęciem, które można uogólnić, które można znaleźć właśnie w takiej formie w różnych innych sytuacjach, no poczynając od rytuału towarzyskiego. Tutaj przed mi się do głowy przesłynna powieść Prusta. U niego mamy też takie na przykład rytuały grupowe, takie jak powstaje ta grupa stałych bywalców, tych pierwszych, pierwotnych bywalców wówczas raczej pogardzanego salonu pani Verdurin, którzy mają później swoje znaki, żeby się poznawać, jak już tam tłum był taki, prawda, i pani Verdurin wyparła te salony arystokratyczne. Oni mają swój znak również, prawda, na przykład tę słynną melodię Venteia, co do którego zawsze są tam różne wątpliwości. Dzieci mają swoje rytuały, albo pewien rytuał, nie wiem, to, że trzeba przeczytać stroniczkę zasypiającemu dziecku, albo, prawda, pocałunek, bez pocałunku matki czy ojca to dziecko nie zaśnie, rytuał nie został spełniony. Otóż, jak z tego wynika, rytuały mają charakter, no właśnie czegoś, co jest obowiązkowe. Coś, co ma pewną stałą strukturę, co jest powtarzalne, ale co nas przenosi również w jakąś inną, lepszą, wyższą rzeczywistość. No i dlatego tutaj Państwo macie wybór takich dwóch, zwłaszcza ujęć, które mnie tutaj bardzo zaciekawiły, prawda, francuskiej badaczki, a później ojca Piwowarskiego, który wyznaczał rozmaite funkcje. Mówi o funkcjach. On był też bardziej pozytywista, mówiąc szczerze, dlatego o tych funkcjach mówię. Funkcjach rytuału, które mogą być właśnie przede wszystkim, jakby to powiedzieć, aktualizacją absolutu, które mają jednocześnie zawsze społeczny charakter. Prawda? Przenoszą nas do pewnego podzielanego przeżycia, albo wywoływać mają pewne wspólnie podzielane, zakładane przeżycie, świadczyć o wspólnocie, świadczyć o więzi społecznej, przenosić nas również do tego, co jest pewną wspólną wartością, a wspólnymi wartościami, które dzięki rytuałowi są wyznawane. Choćby to były, no, można powiedzieć, wartości odświętne, jak to nazywał Stanisław Osowski. No i właśnie to badanie, dlatego mówię o tych rytuałach, bo te badania, które chcę Państwu przedstawić, są przede wszystkim, znaczna ich część jest oparta na książce, która była zresztą pracą habilitacyjną pani Marii Sroczyńskiej i dotyczy przede wszystkim badania młodzieży. Dlatego, że bardzo, jak mówię, cały czas miałem w głowie ten chrzest, i poszukiwałem takiego badania, które by do tego dotyczyło w większym stopniu niż takie powierzchowne, do których się też odwołuję. Ale pomyślałem sobie, że w ogóle warto spojrzeć o tym, jak wyglądają rytuały religijne w Polsce. No i dlatego też ten tytuł jest ogólniejszy i dotyczy różnych jeszcze innych kwestii. Tutaj jest taka tabelka, która będzie objaśniała następne ruchy, że tak powiem, moje na tym ekranie. To znaczy będzie ona pokazuje sposób, w jaki autorka badała maturzystów, bo to będą badania maturzystów z województwa świętokrzyskiego, które były bardzo bogate w treści, dlatego je tutaj wybrałem. I skonstruowała ona takie, można powiedzieć, być orientacje. Trzy różne orientacje życiowe, które później pozwalały na lepszą identyfikację. No to zresztą jest dobry w taki wgląd w warsztat naukowy socjologów, którzy nie zadają tylko jednego pytania, tylko jak naprawdę chcą stwierdzić, co ludzie, że tak powiem, mają w głowach i są skłonni no, później przejawiać w życiu, to buduje się całą skomplikowaną, mniej lub bardziej skomplikowaną oczywiście sieć pytań. Dopiero ich zliczenie pozwala nam zakładać, że tutaj mamy do czynienia z pewnymi rzeczywistymi postawami, o które chodzi, tak jak na przykład w moich badaniach o antysemityzmie, to 3 lub 4 pytania służyły do tego, żeby móc stwierdzić występowanie u kogoś rzeczywistych postaw wrogości wobec Żydów. Tak samo tutaj mamy takie orientacje, prawda? No i tam Państwo mają wymienione orientacja. Przepraszam jeszcze bardzo, bo jestem ledwo żywy z przeziębienia, więc trochę tak będę, trochę mnie to na głowę wpływa oczywiście, więc z góry uprzedzam, przepraszam. Otóż orientacja właśnie na wartości
na wartości, można powiedzieć, ziemskie, orientacja na wartości święte, orientacja mieszana, bo ona tak rozróżniła, prawda, te orientacje, no i będą później służyły za takie narzędzie do analizy danych, co się za chwilę okaże. Ale tutaj zaczynam od czegoś innego. Zaczynam od prezentacji w ogóle wyznań wiary, prawda? Jak to właściwie wygląda z tą wiarą? No można powiedzieć, że to są już takie poważne fakty, aczkolwiek one oparte są rzeczywiście na deklaracjach. No i tutaj znowu stoimy wobec tego, że zawsze można powiedzieć, że ci socjologowie coś badają, a później wychodzi co innego, prawda? Bo ludzie mówią jedno, a robią co innego. No, w tym wypadku to raczej jednak się pokrywają te deklaracje z rzeczywistością, zwłaszcza, że tu jest bardzo ciekawa... No tutaj jest bardzo dobra taka analiza, bo ona pokazuje rozwój, czy też zmiany po prostu deklaracji wiary w różnych badaniach na przestrzeni czasu, prawda? Tutaj są te badania Sroczyńskiej, przy czym tutaj jest taka grupa badania pilotażowego, która też robiła tam wcześniej na szerszej grupie uczniów w Świętokrzyskim. Tutaj są właściwe badania maturzystów. No tutaj widać, że te kategorie, do których ludzie zaliczali samych siebie, trochę się różnią. Prawda? Ona miała więcej tych kategorii różnicujących postawę zaangażowania religijnego niż to na ogół się w badaniach, no, zwłaszcza w badaniach nieocenionego CBOS-u się stosuje. No, myśmy w naszych badaniach jeszcze inną miarę mieli, taką wymyśloną przez Stefana Nowaka, gdzie mamy głęboko wierzących, wierzących, niezdecydowanych, niewierzących i zdecydowanie niewierzących, bo jemu chodziło o uchwycenie takich, powiedziałbym, ideologicznych ateistów, prawda? No więc tutaj widać też, jak w zależności od tego, jakie też pytania zadamy, jakie kategorie podsuniemy badanym, będziemy mieli nieco inne fakty, przynajmniej nieco inne. Otóż tutaj z kolei są dalszy ciąg tych pomiarów. Otóż tutaj jest z rozbiciem na płeć chłopcy, dziewczynki i rodziców. Tu jest bardzo ciekawe, że chłopcy są częściej, to nie są wielkie różnice, ale jednak zdecydowanie wierzący, ale też znacznie częściej niewierzący. Bardzo ciekawe. Dziewczynki są takie, powiedziałbym, umiarkowane we wszystkim, prawda? No i tutaj bardzo dobrze widać różnicę między deklaracjami rodziców, a deklaracjami ich dzieci, prawda? Jednak ten poziom deklaracji rodziców jest znacznie wyższy. Tutaj chciałem zwrócić uwagę na te niezdecydowanych, których tutaj jest całkiem spora ilość. To jest bardzo ciekawe, bo w moich badaniach o tym antysemityzmie, tam pytaliśmy również o te deklaracje religijności, okazywało się, że nie spadła, nie wzrosła szczególnie ilość niewierzących, ale w ciągu 20 lat po prostu kilkakrotnie wzrosła ilość niezdecydowanych. Ja bym to wiązał oczywiście ze stosunkiem do Kościoła, ale nie wiem, czy mam rację. No, tutaj są też pomiary dotyczące tej religijności, ale przejdźmy do następnej tabeli, która jest też ciekawa. Aha, może jeszcze jednak wrócę do tej tabeli, bo poprzedniej... Przepraszam. To jest bardzo ciekawe, bo ona dotyczy już nie ilościowych deklaracji, tylko sposobów rozumienia wiary w Boga. To jest bardzo interesujący tutaj wynik i dlatego te badania Sroczyńskiej wydały mi się tak ciekawe. Prawda? Ona tutaj mówi o tym, jak tu właściwie w różny sposób oceniają, czy też wyrażają swoją wiarę ci młodzi badani maturzyści. No i podobne badanie, no nieco bardziej schematyczne, znalazłem w CBOS-ie. To jest badanie ogólnopolskie, gdzie tutaj mamy do czynienia no, z różnymi i z nieco innymi kategoriami, które dotyczą raczej pewności wiary. No, które dotyczą pewności wiary i też znowu chciałem zwrócić Państwa uwagę na dynamikę tego. Otóż jednak znowu tutaj ta pewność, ci, którzy są pewni, ta liczba notorycznie spada, no i tutaj się wkradają wątpliwości i też trudności z określeniem na stałe swojej wiary. Idziemy dalej, bo to się zaraz nie zmieszczę w tym czasie. Tu jest jeszcze jedna tabela tego dotycząca. Tutaj są bardzo też ciekawe kategorie, które kategorie dotyczące wiary w badaniach CBOS-u.
No i to jest też, tutaj właśnie widać też taką dynamikę tych przemian. One tutaj są wierzący, tutaj są niewierzący. Właściwie we wszystkich kategoriach, które dotyczą wiary, różnych aspektów, można byłoby zasad wiary, ta liczba, którzy mówią, że w to wierzą, właściwie spada. Tam jest jeden wyjątek, wiara w cuda chyba jest i coś tam jest jeszcze drugiego. To jest bardzo też ciekawe. Wcale to nie znaczy, że tutaj mamy niewierze, zdecydowany wzrost niewierzących, ale to bardzo często też polega na tym, że tutaj wzrasta ilość osób, które mówią, że trudno powiedzieć albo nie mają zdania na ten temat. To jest dla mnie, no to uważam, że to jest bardzo ciekawa tabelka, zwłaszcza dla naszych gospodarzy to też powinno być bardzo interesujące, jak właśnie rozmaite zasady wiary są tutaj przedefiniowane przez ludzi. To jest bardzo ciekawa tabelka, bardzo prosta w gruncie rzeczy. Taka tabelka, można by nazwać, korelacyjna, jak to socjologowie mówią. I to jest odpowiedź na pytanie, deklaracje. Znowu cały czas mamy do czynienia z deklaracjami. Deklaracje uczniów, czy oni uważają, że zasady religijne, w które wierzą, mają wpływ na ich życie codzienne. I to jest ta pierwsza część, a drugie najważniejsze decyzje życiowe. I to jest jednak bardzo ciekawe, dlatego że tu mamy jednak bardzo wyraźną zależność, że im głębsza wiara, im silniejsze przekonanie, prawda, że jestem człowiekiem wierzącym, tym te wskaźniki, które pokazują nam siłę związku, są wyższe. Znaczy im bardziej jestem wierzący, tym bardziej się to pokrywa z moim przekonaniem, że ma to wpływ na moje życie codzienne oraz na ważne decyzje życiowe. To wydało mi się też taką fajną tabelką. A tutaj postanowiłem to porównać jeszcze z takimi pytaniami, które są bardzo problematyczne, jak się weźmie pod uwagę taki, powiedziałbym, kościelny punkt widzenia. Otóż jest to system wartości tych młodych ludzi, odtworzony tutaj przez autorkę. Zresztą on się opiera na też badaniach, ona badania ilościowe zrobiła, jak z tego wynika, ale też ma badania jakościowe, czyli rozmawiała z tymi uczniami, z ich rodzicami i to też ilustrowało ten system wartości. Zauważcie, że tutaj, prawda, te wartości otóż te życie zgodne z zasadami religijnymi, prawda, lokuje się tutaj dosyć nisko w tej tabeli najważniejszych celów i orientacji życiowych. No tutaj widzicie Państwo, że ten socjologowie to nie tylko tacy głupcy, co tam mówią, że za tym zapisem tyle, a za BO tyle, a za cookiesem jeszcze ileś procent, bo tak naprawdę porządne badanie nam to życie komplikuje. Otóż tutaj widać, że mamy do czynienia z rozmaitymi tymi skalami wartości, o których wcześniej wspominałem, które tutaj są reprezentowane i mamy tutaj rozłożone to na różne kategorie odpowiedzi, prawda? Jak to wygląda? Otóż to przede wszystkim pokazuje nam znowu, że to są najpierw, tutaj są młodzi badani, tu są rodzice, prawda? I zobaczcie Państwo, że jednak deklaracja wiary, silniejsza wiara, silniejsze deklarowanie, że jestem człowiekiem wierzącym, jednak ma znaczący wpływ na to, jakie wartości spośród tych różnych skal, które autorka tutaj wymienia, prawda, hedonistyczne, tutaj są święte, moralne, ma to duży wpływ na to, prawda, zwłaszcza na przykład hedonistyczne są niżej reprezentowane. Ciekawe jest, że wierzący znacznie silniej akceptują wartości estetyczne. Zwróćcie Państwo na to uwagę i to zwłaszcza wśród młodzieży. U rodziców to chyba tak dobrze nie wygląda, bo tam te wartości estetyczne też są niżej jakby prezentowane. Ale to jest właściwie coś, co jest bardzo ciekawe socjologicznie, bo ono pokazuje, że można mówić jednak o pewnej spójności przekonań ludzi. Że to nie jest tak, że jak ja mówię, że jestem wierzący, to właściwie nic to dla mnie nie znaczy. Okazuje się, że tutaj mamy, jeżeli mamy odpowiedzi na bardzo różne pytania, prawda, na różne grupy pytań, bo segregowane w tę skalę hedonistyczną, jaka tam jest materialna,
oparte na szelerowskiej wizji systemu wartości ludzkich. To przypomnę tylko jednym zdaniem, że Scheler zakładał, że można mówić, że jednym z elementów świata, ontologicznym elementem świata, a przynajmniej w części swoich poglądów tak mówił, jest system wartości, że wartości, to co uznajemy za ważne bądź mniej ważne, że to jest właściwie coś, co jest wpisane w pewien ład świata, jest elementem świata, prawda? A nie czymś, co ludzie wymyślają. To zresztą zawsze kłótnia była właśnie ze Stefanem Nowakiem, mówił, wartości to co ludzie wierzą, a nie tam jakaś obiektywna skala wartości. No, tu jest szelerowska skala wartości, którą w taki sposób zdefiniowała Maria Sroczyńska. No i przechodzimy do chrztu. Ile jeszcze tego czasu profesor daje? Bo, no 7. To może się zmieszczę. Bo tu jest sprawa chrztu. To właśnie tyle czasu mi to zajęło, żeby o tym chrzcie coś powiedzieć. I zobaczcie Państwo, jakie tutaj są bardzo ciekawe wyniki tego pomiaru, który dała nam Sroczyńska, że te rytuały chrztu, pogrzebu, pierwszej komunii, ślubu są po prostu jednak bardzo ważne. I przy czym dla młodzieży ślub jest znacznie mniej ważny niż przede wszystkim pogrzeb. Otóż rytuał pogrzebu przebija wszystkie inne pozostałe, prawda? Chrzest jest ważny, ale właściwie jest niżej niż pogrzeb. Co więcej, to jest jeszcze ciekawe, że również ci, którzy nie identyfikują się jako religijni czy wierzący nawet, prawda? Oni też przyznają wartość rytuałom, o których tutaj mówimy. I wartość rytuału pogrzebu jest szczególnie wysoka. Co zresztą chyba można też... No, tutaj jest kolejny, jeszcze później pokażę Państwu wyniki ogólnopolskie w CBOS-ie. Też zobaczycie pewne różnice z tą młodzieżą. A tutaj jest po prostu sens chrztu. Otóż chrzest jako sakrament w świadomości młodych ludzi prawie że nie istnieje. Chrzest to jest przede wszystkim uroczystość rodzinna. To jest wszystko najważniejsze, prawda? Później to jest coś, co nadaje jakby pasowanie nowego człowieka, nowego członka społeczności, prawda? Nadanie imiona, coś, co tu jest niezwykle ważne. No później różne obrzędy, powiedziałbym, rodzinno-towarzyskie. Właściwie ten sens chrztu wydaje się być całkowicie dominujący w świadomości młodzieży. To jest bardzo ciekawym tutaj przypadkiem. I to, że to jest przede wszystkim uroczystość rodzinna i niejako takie pasowanie nowego człowieka, nadanie mu imiona, koncentracja na nim przez to, to właściwie jest coś, co wyczerpuje przede wszystkim ten sens, prawda? Sakrament jest po prostu jakby tutaj mniej istotną sprawą. To wydało mi się bardzo ciekawe, no i dlatego te badania Sroczyńskie wydały mi się tu w ogóle generalnie interesujące. No tutaj mamy znowu te pomiary. To są takie tabelki, które chciałem po prostu porównać. Chciałem porównać ważność po prostu tych rytuałów chrztu, jak to wynikało w porównaniu z tą młodzieżą. To jest pomiar CBOS-u, ogólnopolska próba, prawda? Tam mieliśmy młodzież. I teraz zobaczcie Państwo, że tutaj również, jeżeli porównamy tutaj te, to są po prostu zliczone odpowiedzi razem, tak, nie. I tutaj no, okazuje się, prawda, że znowu tutaj jeszcze trzecią tabelkę Państwu wyświetlę, prawda, tu mamy ślub, pogrzeb, chrzest. Okazuje się znowu w tej tabelce, że pogrzeb jest najczęściej uznawany za bardzo ważny rytuał. Chrzest mniej, ale też inaczej niż u młodzieży, ślub lokuje się prawie tak samo wysoko jak te dwie pozostałe. Nie ma tego obniżenia wartości ślubu kościelnego, pewnego rytuału, który chce się uznać za jeden z najważniejszych w życiu. To jest bardzo ciekawe, prawda? Przesuwanie się tego myślenia. No tutaj to może sobie darujemy, bo to już jest właściwie, no, to jest ciekawa
dla socjologa tabelka, bo ona pokazuje, jakie są społeczne uwarunkowania takich lub innych wyborów, prawda? To tylko tak mogę pokazać dla pokolenia. Tu są różne cechy demograficzno-społeczne, prawda, naszych badanych, łącznie z orientacją polityczną, lewicowa, prawicowa i uznaniem tutaj ważności tego rytuału chrztu. No a tutaj na koniec to postanowiłem pokazać zwłaszcza wielebnym księżom, profesorom i nieprofesorom bardzo ciekawą tabelkę z badań CBOS-u dotyczącą tego, jak traktują Polacy, bo to próba ogólnopolska, rozmaite zachowania wobec no, takich, można powiedzieć, codziennych, czy bardziej świeckich rytuałów, ale związanych z religijnością, prawda, albo nieprzestrzeganiem zasad religijności. No, no i tutaj bardzo ciekawe też widać, jak ta dynamika tego nie jest taka jednoznaczna, prawda. Tu mamy trzy pomiary, prawda, rok 2000, drugi, 2000, który tutaj jest, 10 i 2015. I to jest tak, że trochę to jest tak, że najmniejsza akceptacja różnych takich nieprzyjemnych wydarzeń, jak kupowanie w niedzielę, prawda, co to jest jeszcze, wyjazd do domu na wczasy lub wycieczka na Wielkanoc, wyjazd do domu na wczasy lub wycieczki w czasie Bożego Narodzenia, spożywanie mięsa na piątki i tak dalej, uczęszczanie w zabawach w okresie Wielkiego Postu, organizowanie weselu tego rodzaju w czasie postu i tak dalej. Ona pokazuje, że akceptacja dla tego rodzaju zachowań jednak rośnie. Była co prawda większa w 2010 roku niż w 2015, ale jest i tak większa niż to było jeszcze w 2002 roku. To jest bardzo ciekawa właśnie taka tabelka, która pokazuje, można powiedzieć, dwie rzeczy. To, co nazywają socjologowie prywatyzacją różnych przejawów religijności i zachowań religijnych, a po drugie jednak taką desakralizacją rozmaitych zachowań, prawda? No, co prawda ja się przekonałem, że jak moja znajoma pojechała do Zakopanego na Boże Narodzenie, to oczywiście była tam niezwykle uroczysta Wigilia z zachowaniem wszystkich rygorów obyczajowo-katolickich. Wszyscy poszli na pasterkę, oczywiście mieli 12 potraw, jak Pan Bóg przekazał. Przynajmniej w Polsce Pan Bóg tak przekazuje, bo we Francji zupełnie co innego. No, tu jest jeszcze jedna tabelka, odwrotność tego, prawda, odrzucanie posta, tych, nieakceptowanie tych samych zachowań, o których mówiła poprzednia tabelka. Ale jak też widać, no, Pan Bóg nakazuje trochę różne rzeczy w różnych krajach, przynajmniej jeżeli chodzi o socjologiczne obyczaje, a nawet rytuały. Dziękuję bardzo. Religijnym, jak przekonania się kształtują, jak są przyjmowane te różne zwyczaje, rytuały. Mamy tutaj narzędzie, jakby termometr, żeby przykładać do poszczególnych miejsc i sprawdzać, jak ta sytuacja wygląda. Bardzo dziękujemy panu profesorowi. Zapraszam tutaj panią profesor i otwieram dyskusję. Bardzo proszę zgłaszać się i z pytaniami, do powiedzenia. Proszę bardzo. Nie wiem, jak będzie z mikrofonem. Można podchodzić do... Moje pytanie dotyczy referatu pani profesor Wiprzyckiej. Wtedy, kiedy wchodzimy zwłaszcza w badania natury demograficznej i dotyczą one starożytności, z tym są liczne problemy, liczne kłopoty. Ja pamiętam, jak próbowano ustalać liczbę mieszkańców Jerozolimy w I wieku i wyglądało na to, że tam jest 30 do 40 tysięcy, a przy świętach pielgrzymich to się mogło zwiększać 3-4-krotnie. O ile pamiętam, w cywilizacji chrześcijaństwa Simona mamy tam liczbę podaną na około IV wieku tych chrześcijan w skali świata od 5 do 10 milionów. I że mniej więcej populacja Żydów by była ta sama i że tu jest rywalizacja. Ja nie jestem pewny, czy przytaczam dobrze te liczby. W każdym razie
Metodyka pracy, którą pani profesor nam tutaj prezentowała, która po części się także zasadza na badaniach z zakresu onomastyki, niekiedy jest myląca. Proszę zobaczyć, że na przykład w środowiskach polskich, protestanckich, zwłaszcza po Biblii Szymona Budnego, pojawia się cały szereg imion biblijnych zaczerpniętych, byśmy powiedzieli, ze Starego Testamentu. Kto potem wie, czy mamy do czynienia z protestantami, czy z Żydami? A w ogóle też i badanie liczby Żydów na ziemiach polskich w różnych okresach przy pomocy właśnie takich badań onomastycznych czasami wprowadzają w błąd. Ja się chciałem zapytać, na ile tutaj te badania, które dotyczą Egiptu i tego okresu. Mnie też i ta arytmetyka trochę zdziwiła, bo jak ja patrzę na te liczby przytaczane przez panią profesor, to tam się zwiększa o wielokrotność. Czyli to nie jest 3,4, tylko to jest o 100%. Nie wiem, dlaczego ja to tak próbowałem interpretować, bo jeżeli tam było po prostu na przedostatnim poziomie 50 tysięcy, a potem jest wzrost do ponad 100 tysięcy, to 3,4 mi nie wychodziło za każdym razem. Więc to takie moje sugestie i pytania. O sprawę istotną, mianowicie, że imiona biblijne, starotestamentowe są żydowskie. Ale na nasze szczęście, a na nieszczęście, niech Państwo nie podejrzewają mnie o rzeczy złe, w Egipcie liczba Żydów po powstaniu, które ma miejsce za czasów panowania Hadriana, 115-117 mniej więcej, ulega znacznemu obniżeniu. Także potem jeszcze raz będzie moment bardzo dla społeczności żydowskiej bolesny, mianowicie prześladowanie zarządzone przez Cyryla Aleksandryjskiego, który wyrzucił ponoć, w co nie bardzo wierzę, do końca Żydów z Aleksandrii. Te badania, one są oczywiście przybliżone, ale faktem jest, że my prawie Żydów nie widzimy. My ich widzimy bardzo dobrze do początku II wieku, a potem już nie. Dziękuję bardzo. Tak, proszę bardzo. Ja też jeszcze pytanie do pani profesor, bo kiedy pani wymieniała te imiona, prawda, też od razu przyszło mi do głowy, co zrobić z Apollosem, ale pani już Apollosa przywołała do tablicy, więc jakby sprawa się wyjaśniła. A chciałem zapytać jeszcze, a czy znamy takie przypadki, żeby w rodzinie, która na pewno była pogańska, pojawiały się imiona chrześcijańskie? Od razu się przyznam, że mam tu na myśli głównie, znaczy poza tym przykładem, siostrę Pachomiusza, która miała na imię jakby Maria, a rodzina Pachomiusza, przynajmniej według żywotów, była pogańska, że Pachomiusz niby nie znał religii chrześcijańskiej, a w takim razie rodzice nadali imię Maria, a to imię raczej kojarzy się zdecydowanie w sposób chrześcijański. To jest takie moje pytanie. Podejrzewam, że nie nazywała się Maria. Autorzy, którzy piszą wiele, wiele lat po śmierci Pachomiusza i po śmierci jego siostry, która stała się przeoryszą pierwszego klasztoru cenobitycznego kobiecego, po prostu nie wiedzieli, jak ona się nazywała i nazwali ją Marią. Ale historia pogańskiej rodziny Pachomiusza i tego, że Pachomiusz nic nie wie o chrześcijaństwie, dopiero kiedy styka się po raz pierwszy z chrześcijanami, to dowiaduje się, kim ci chrześcijanie są. Wydaje mi się być wymyślone przez autora żywotu. Ja po prostu nie wierzę w to, żeby w Egipcie na początku, powiedzmy pod koniec III wieku, ludzie nie wiedzieli, kim byli chrześcijanie. Naprawdę, mogli nie być chrześcijanie. Mogło być ich niewiele, ale wszyscy musieli wiedzieć. To po prostu niemożliwe. Ale autorowi się bardzo to podobało.
I nam też. Nam się to wydaje być liczne. Trzeba pamiętać, że zwłaszcza teksty hagiograficzne są tworzone. Literatura jest tutaj czymś naprawdę bardzo istotnym. I pomysły ludzkie są wielkie. Dziękujemy. Bardzo proszę. Kolejne pytanie. Chciałem powiedzieć, że w ogóle się pasjonuję socjologią, a epoki, które mnie interesują, są o tyle kłopotliwe, że nie było wtedy socjologii. I my mamy dane nie wprost, o których interpretacji przesądza intuicja. Te dane, które pan przedstawił, no to tam były dane mocne i mniej mocne. Szokująco mocne były na przykład dane dotyczące spadku inwestowania w udaną rodzinę i w dzieci. Prawda? To były takie najmocniejsze dane z tego zestawu. Ale gdyby tak spojrzeć z zupełnie innej strony, mianowicie dynamika procesów i powody, które napędzają lub wytłumiają procesy indyferentyzmu religijnego. Jeśli weźmiemy na przykład sytuację porównawczą, jako porównawczą sytuację bardzo już właściwie bardzo mocny indyferentyzm religijny, powiedzmy, w społeczeństwie francuskim, prawda? A to czy... No, nie chciałbym pana wpuszczać w jakieś nieuprawnione, powiedzmy, spekulacje, ale czy w okresie, od kiedy istnieje socjologia, to znaczy powiedzmy jednak te pierwsza ćwiartka XX wieku. Czy można mówić o tym, jakie czynniki są decydujące, że pewne procesy nabierają tempa albo wytracają tempo? Tak jakbyśmy się trzymali tej Polski i Francji. Czy to się w ogóle da zrobić? Procesów historycznych. Zadano taki wykład do prezesa zmiany społecznej, ale to przecież zupełnie co innego. Otóż mnie się wydaje, że akurat jeżeli chodzi o taką dynamikę przekonań religijnych i zmian religijności, to akurat tutaj są bardzo ciekawe doświadczenia i badania, zwłaszcza w ostatniej dobie, bo przecież no, socjologia trochę wcześniej niż w pierwszej połowie XX wieku. Attention, messieurs! Już nie mówiąc o Weberze i Dürkheimie, prawda? Albo naszych jeszcze wybitnych na przykład geografach, którzy właściwie byli etnografo-socjologami, niektórzy z nich. Otóż w każdym razie laicyzacja miała być jednym ze znaków modernizacji, prawda? Uprzemysłowienie, urbanizacja, laicyzacja i tak dalej. Społeczeństwa tradycyjne, religijne i mamy te nowoczesne, które są racjonalne, oparte na nowym typie więzi, którą no, zresztą wielcy socjologowie w różny sposób właściwie wartościująco nazywali, prawda? U Dürkheima mamy więź mechaniczną, prawda? Ta organiczna lepsza, rzecz jasna, i tak dalej. To było oczywiście takim warunkiem modernizacji. Ale okazało się, że nawet kilku bardzo wybitnych twórców, wtedy jeszcze młodych, koncepcji modernizacji później zmieniło bardzo znacząco swoje zdanie, bo okazało się to nieprawdą. Bo jeżeli weźmiemy społeczeństwo francuskie, to pan profesor ma tu rację, prawda, taki przykład tej laicyzacji, modernizacji,
ale no, nie wiem, jak wygląda w tej chwili sytuacja, ale jestem na 100% pewien, że mamy wzrost religijności w społeczeństwie francuskim. Może nie jest zbyt spektakularny, jest powolny, ale na pewno następuje. To jest pierwsza rzecz. Ale druga kwestia związała się z tym, że mamy do czynienia na przykład ze społeczeństwem amerykańskim, które jest całkowicie zachodnie, jest najbardziej zmodernizowane, jest najbardziej religijne ze wszystkich krajów. Prawda? Później mamy do czynienia z takimi procesami modernizacyjnymi, które zachodziły w naszej części Europy, prawda, w Europie Wschodniej. I tutaj o żadnym zaniku religijności nie mamy. Dlatego też odwołałem się do tych tabelek z tą religijnością, gdzie jeżeli ona spada, to bardzo nieznacznie. Ale trudno powiedzieć, żebyśmy się modernistycznie nie zmienili w ciągu minionych 27 czy tam 28 lat, prawda? I żyjemy w innym kraju, w ogóle w innych warunkach. Więc to jest bardzo interesujące. Natomiast zmienia się sens tej religijności. I dlatego tak jeszcze miałem kłopoty z dotarciem do tych badań, bo pytałem się te badania pani Sroczyńskiej, bardzo ciekawe, bo one tam pokazują, jak młodzież, dlatego na tej młodzieży to się skupiałem, jak ta młodzież odczytuje te sensy religijne, prawda? No i tutaj jednak coś, co sociologowie religii nazywają prywatyzacją życia religijnego, jest bardzo wyraźne. I teraz tak, można oczywiście z księżowskiego, przepraszam, bardzo punktu widzenia, to oczywiście fatalnie, ale ja na przykład dostrzegam bardzo pozytywne aspekty tego procesu. One mogą być pozytywnie również wykorzystane w pewnym typie religijności, bo to oznacza bardzo indywidualne, głębokie zaangażowanie w treści religijne. Prawda? To bardzo często jest odejście od rytuałów pewnych albo krytyczny do nich stosunek, ale jednocześnie głębokie przekonanie o sensie wiary, w takim sensie istnienia Boga, wiary w Boga, przeznaczenia, jakby no, różne tutaj mogą być wariacje na ten temat. To może tak być. I w tej Francji na przykład to jest też tak, że oczywiście w tym laickim społeczeństwie, jeżeli mamy do czynienia z grupą wierzących, to intensywność tej wiary, jej taka głębia tej wiary jest po prostu no, bez porównania większa niż w katolickiej Polsce. I w znacznie większym stopniu wyznacza pewne zachowania, stosunek do innych na co dzień, relacje społeczne, niż to się obserwuje w Polsce. Tak mi się wydaje, bo tak bym odpowiedział na to pytanie, a to zresztą jest, uważam, wielki przełom właśnie w takim myśleniu, modernizacja, laicyzacja. To nieprawda. No w Polsce się nie sprawdza najwyraźniej. Nawet jeżeli jest sens tej religijności od kościelnie. Ale to pewnie też zależy od dynamiki zachowań kościelnych, prawda? Ja tam się nie dziwię. Nie będę się narażał tutaj, bo jeszcze mnie wyrzucą na następne święta. Bardzo dziękujemy. Więc nie widzę pytań, a już jesteśmy trochę po czasie. Bardzo dziękujemy profesorom, uczestnikom i zapraszam na przerwę. Do 15.30, tak? Będziemy mieli 10 minut. Za pogrzebem, ale to mnie tak zaciekawiło. Za pogrzebem po prostu. No. Nie, no, bo to jest takie. Bo to jest pogrzeb takie absolutnie bardzo. Najważniejszym Dzięki. Rytuałem. Dziękujemy pięknie. To mnie ale to mnie zaskoczyło jednak. Nie, to znaczy, bo pogrzeb to jest jednak przeżycie nieprawdopodobnie. I bardzo mocne. Ciekawe, co i wyszło właśnie, że te niereligijne też uznają, że to jest bardzo ważne. Z punktu na przykład księża, na przykład ja wprawdzie nie pracuję w duszpasterstwie, ale widzę, że na przykład. Pogrzeb jest niezwykle ważny, bo to jest ten moment taki... No, prawda? Tak. A poza tym to się wtedy nawet jeżeli ktoś jest daleko czy coś, ja zawsze mówię księżom... Ale to się wtedy otwiera takie pytanie o sens życia, prawda? O to, że jednak może... A już jednak ten Pan Bóg istnieje, prawda? To jest sytuacja graniczna. Bardzo ciekawe. Ja wtedy mówię księżom, że nie ma co wtedy chodzić, wtedy grzebać przeszłości i tam mówić i tak dalej, tylko... Bo nagle właśnie... Jakoś tego człowieka nie... Ten w ostatnim pomóc, ale jednak. Na ile można mu pomóc?